Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Wiedźmina. Słuchajcie, są takie pewne tutaj zmiany. Otóż będzie 60 fpsów. Troszkę innym sposobem nagrywam, troszkę cięższym, uciążliwszym, ale myślę, że będzie tak czy tak efekt końcowy wymagał. Znaczy będzie taki no lepszy będzie po prostu, no, że tak powiem. I na pewno się to opłaci, tak troszkę trudniej to nagrywać. Ostatnio była to imprezka u Szani. I co? I teraz sobie kupię właśnie tą różę dla niej u tej zielarki, co pod jej domem stoi. Po prostu czerwone róże kupimy. I co? I jesteśmy teraz w stanie no, procentowym. I nie wiem właśnie, czy nie trzeba będzie. Bo teraz raczej tam nie wejdę, bo mnie ta babcia nie puści. Trzeba będzie po prostu się doczołgać jakoś gdzieś do jakiegoś ogniska, ale z tego co kojarzę, najbliższe ognisko jest tutaj, tylko ja na przykład nie wiem, czy się nie mogę przespać u krasnoluda albo u Einsteina. W ogóle Szani idzie. Chyba, że teraz z nim porozmawiam, czekajcie. Nie jestem w humorze, przyjdź później. Aha, czyli teraz nie mogę z nią porozmawiać. No dobra, czyli muszę po prostu przyjść do niej. Spróbujemy u tego krasnoluda albo Einsteina, bo u któryś z nich mi się wydaje, że w opcji dialogowej była ta ikonka, żeby odpocząć. Bo to jest w sumie najbliżej, a w takim tempie jak teraz, no to wiecie, to do końca odcinka bym tam szedł do tej karczmy. Także sprawdzimy, czy tam jest faktycznie ta opcja, ale tak mi się wydaje, że była. Chyba u Vivaldiego. No i później sobie pójdziemy, bo to już chcę zrobić kwestię z Szani, bo tutaj mam teraz tego questa. Może warto zajrzeć do Szani z różami podziękować. Więc możliwe, że to już będzie ostatnia jakaś tam kwestia taka fabularna z Szani, zobaczymy. Przynajmniej na ten czas, także chciałbym to już skończyć, no i później pójdziemy do Raymonda, żeby tam sobie, bo tam też u Raymonda jest coś takiego. Czas udać się do domu Raymonda. Także tam się udamy i zobaczymy, o co chodzi. Dobra, bo tak, bo ja bym chciał teraz do Vivaldiego, bo u Kalksteina chyba nie będzie. Tak mi się wydaje. Także chodźmy. Drzwi do Vivaldiego. Mogę tam szybciej już jakoś się... W ogóle ciekawe, czy on będzie w domu. Dobra, Vivaldi jest. Dobra, porozmawiajmy. Co cię sprowadza, Wiedźminie? O, mogę odpocząć, nice. Dobra, mam jakieś punkty? Mamy 3 talenty, to nice. Tylko na co to teraz rozdać? Na siłę już mam wszystko dla brązowych. Zręczność, czego mi brakuje? Parowanie, odblokuję wszystkie ciosy w walce wręcz. To się może przydać do tych pojedynków pięściarskich. Parowanie w sumie też, bo to spoko. Wytrzymałość. 2 razy z miejscem mocy. Mutacja, no, wymaganie wybicie mutagenu. No dobra. Tu mamy Arda. No ale Arda to ja tak mam, ja najbardziej Igni też jest brązowe, wykokrzone. Quen. Quena w sobie jeszcze nie używałem. Ale myślę, że na razie mi się nie przyda tu nic. Dobra, na styl stalowy silny mam wszystko z brązowych, na stalowy szybki nie mam wszystkiego, obrażenia sobie mogę zwiększyć, a jak wyglądają opcje na tym? Mam obrażenia zwiększone, tu mam te, ale to jest tylko pod jakimś tam efektem, tu mam krwawienie. Szybki srebrny, tu by trzeba było obrażenia zwiększyć, dobra. Więc tak zróbmy. I co, do świtu następnego dnia będziemy medytować chyba. Myślę, że tyle wystarczy. Okej.
To idziemy do tej Szani. Tylko, że teraz pytanie, czy Szani będzie o świcie... Dobra, nie, jeszcze raz musimy medytować. Bo Szani chyba o świcie jest w tym szpitalu. A to musimy zrobić tak, żeby ona była w domu, czyli do zmroku. Do zmroku. Wszyscy pogłupieli. No dobra. To idziemy do tej Szani. Jak mi się tutaj zaznaczył ten, muszę to odznaczyć, ten znacznik. Do mojego Vivaldiego. No i dobra. Pytanie, czy ona już jest w domu, ale powinna być, tak mi się wydaje. Stary, siwy! Stara, siwa, a upierdliwa. Nie wstyd to tak? O, jaki wygadany! Myślę, że będzie... Wydasz się! Jest Szani. Tak? Tak. Witaj, Szani. Chciałam chwilę porozmawiać. Jasne. O co chodzi? Czasem śni mi się bitwa pod Brenną. W różnych wariantach, jak to w snach. Cała ta masakra, nasz namiot, krew, krzyki. Mhm. I wiesz, co jest najgorsze? Budzę się wypoczęta i zupełnie się tym nie przejmuję. Chyba przywykłam do cierpienia. Mam wrażenie, że coś we mnie pękło. Rozumiesz? Rozumiem. Dzięki, Geralt. Dobrze jest podzielić się myślami z drugim człowiekiem. Nie ma sprawy. Tak? Czerwone róże... Geralt... Czyli ty... Szani... Ty się rumienisz. Rzadko dostaję kwiaty. Jestem pewien, że taka młoda i ładna medyczka jak ty nie narzeka na brak wielbicieli. Faktycznie. Chociaż ostatnio zaczął się do mnie zalecać typ spod ciemnej gwiazdy i wszystkich wystraszył. Szani, jeśli potrzebujesz pomocy... Nie, nie ma żadnego problemu. Był nawet na swój sposób uroczy i taki tajemniczy. Spotkałam się z nim parę razy i kto wie, co by się stało, gdybym nie odkryła, że prowadzi podwójne życie. Tajemniczy? Podwójne życie? O kim mówisz? Nazywa się Talar. Wątpię, żebyś go znał. Spacerowaliśmy sobie wieczorem na grobli. Rozumiesz, romantyczna atmosfera? Gdy w pewnym momencie zorientowałam się, że śledzi nas dwóch drabów w szaroburych płaszczach zarzuconych na zbroję oddziałów specjalnych. Płaszcze chyba miały zapewnić im incognito. Rozumiesz, myśleli, że jak założą płaszcze, to nikt się nie zorientuje, kim są. Nie wiedzieli, że na uniwerku nauczyłam się rozpoznawać takich jak oni na pierwszy rzut oka. Już myślałam, że nas aresztują albo będą wypytywać o wiewiórki, ale nie. Tymczasem mój towarzysz powiedział, żebym się nie przejmowała, że obowiązki wzywają i niestety musimy się rozstać. Nie jest mnie godzien i takie tam żałosne wymówki. Typy w płaszczach trzymały się tuż za nami, na granicy słuchu. Już chciałam mu powiedzieć, żeby wsadził sobie tę swoją litość głęboko w żyć. Gdy zauważyłam, że oni dają mu jakieś znaki. Nosili brosze salamandry? Spokojnie, daj powiedzieć historię do końca. Byłam ciekawa, o co chodzi. Spuściłam głowę, powiedziałam, że złamał mi serce i udałam omdlenie. Szarobure płaszcze od razu podbiegły i Talar powiedział: mam nadzieję, że to coś naprawdę ważnego. Na to szarobury: ale szefie, byliśmy niewidoczni. Talar mu na to: niewidoczne to będą twoje jajce, jak ci je utnę i wsadzę w żyć, Matole. I wtedy nie wytrzymałam, parsknęłam śmiechem. Szani, to było piekielnie ryzykowne. Jak się skończyło? Odprowadzili mnie do domu. Gdy odchodzili, słyszałam, jak ten niewidoczny mówił, że nie udała im się ta akcja przeciw salamandrze. To wszystko. Mówiłaś, że wiesz, kim byli ci ludzie. To byli tajniacy Foltesta, wywiadowcy z Bożej łaski. W czasie naszego pierwszego spotkania w Oxenfurcie pomogłam ci się urwać agentom redańskim. Te mężczyźni nie różnią się specjalnie. A propos naszych przygód w Oxenfurcie. W czym konkretnie przeszkodził nam Jaskier, wchodząc wtedy przez okno? A ty, głupku... Już myślałam, że nie zapytasz. Przypomnę ci, jak to było. No i pięknie, o to chodziło. Zaraz babcia przyjdzie.
No dobra. Czyli co, kwestie z Shani skończone? Powie Talarowi, że mamy dowód na jego niewinność. No tak, właśnie o tym myślałem, że trzeba by gdzieś do Talara wszystko tam powiedzieć. Że on jest niewinny, nie? No bo też, jak się dowiedzieliśmy, współpracuje przeciw Salamandrze. Więc musimy się teraz udać do tego Talara. O, i niech sobie przypomnę, jak się tam szło do niego. Zaraz. O, jak się tam szło do Talara? A tutaj i w prawo, i później chyba prosto i w lewo, to mi się wydaje. Dobra. Tak więc sprawdźmy to. Jest Vincent? Tu jest dom Talara chyba. Tak, tak. Ty, to jak kurwa zrobimy jakiś interes? No to jak kurwa będzie? Robimy interes? Rozpracowałem Salamandrę. Jasne. Jesteś czysty. Mam dowody, że nie pracujesz dla Azara. Ale odkrycie. Choć wiele na ciebie wskazywało. Jakby ktoś chciał, żebym cię podejrzewał. Nie doceniałem cię, Wiedźminie. To błąd wielu osób. A wiesz, coś ci powiem. Raz mogłem podpaść temu Azarowi. Gość kurewsko uwielbia antyki i różne luksusy. Jak każdy chędożony dzikus, który się dorobił. Miałem kiedyś cały transport takich rzeczy, jak się potem okazało, dla niego. Potrzebowałem wtedy pomocy straży i dałem cynk Vincentowi. Wszystko skonfiskowali. Od tego czasu potrzebuję jeszcze ściślejszej ochrony. No spoko. To mamy już kolejnego podejrzanego wyeliminowanego. O kogoś z niesłusznie oskarżonych. Tak, ale pójdziemy teraz właśnie detektywa Azara w pułapkę. Tak, wiem, że Azar trzyma się pod Raymonda. Pójdę do niego i udam, że badanie zwłok nie przyniosło żadnych rezultatów. Zobaczymy, jak rozwinie się sytuacja. No, czyli jak teraz możecie zobaczyć, detektyw Raymond został zamordowany przez Azara i Azar użył swojej mocy, aby się podszyć pod Raymonda i współpracuje z nami, kieruje nas tak, żebyśmy otworzyli tę wieżę i tak dalej. No i on nas później będzie planował zabić, tak? No, a jak to się potoczy, to sami zobaczycie. Ja wiem, o co chodzi, bo tak jak już tam wcześniej mówiłem, zrobiłem sobie przerwę od nagrywania i tam przeszedłem trochę do przodu. Byłem pod koniec aktu trzeciego, w tej chwili jesteśmy pod koniec aktu drugiego, czyli cały akt, praktycznie trzeci, przeszedłem sam, bez nagrywania. No i już tam troszkę wiem do przodu, nie? I w trzecim akcie mniej więcej będę kojarzył, ale nie będę też tam nic z wyprzedzeniem mówił. No i tyle, no. Raymond oczywiście nie wie, że my o nim wiemy, w sensie Raymond. Azar nie wie, że my wiemy o tym, że się podszywa. Także na razie robimy wszystko tak, jakby nigdy nic. Mam wyniki sekcji. Słucham. Nie dało się nic ustalić. Jak to? Jakby to powiedzieć, pomyliłem fiolki i polałem ciało jakimś żrzącym świństwem. Co zostało, nic się nie dało ustalić. Nic? Zupełnie nic? Absolutnie. Każdy popełnia błędy, Raymondzie. Tak, masz rację. Muszę się zastanowić. Przyjdź później. No. Muszę znaleźć jakiś sposób, by wciągnąć Azara w pułapkę.
Jak wyglądają teraz questy? Muszę znaleźć odpowiedzią, że podczas sesji nie udało się niczego ustalić. Przecież nie oznajmił mu prosto w oczy, że jest Azarem. Mam już 8, potrzebuję jeszcze dwóch. No, czyli co trzeba zrobić? Trzeba iść na bagna. Trzeba... zaraz, jak wygląda mój ekwipunek? Tu nie mam żadnych tych. Trzeba iść... Trzeba właśnie zrobić to. Trzeba tego golema zabić. Trzeba golema zabić, trzeba wziąć ten sefir ostatni i wsadzić go w ten obelisk, żeby otworzyć wieżę. Także udajmy się tam teraz. Ja wiem właśnie, jak ten... Nie wiem, dlaczego mi tu pisze, że 8. Zaraz, gdzie to było? Tajemnicza wieża. Mam już 800, potrzebuję jeszcze dwóch. Nie wiem, dlaczego tak. Ja muszę zaraz sprawdzić mapę na tych bagnach, bo wydaje mi się, że mi brakowało tylko i wyłącznie tego sefira, co miał strażnik, tak? Żeby zdobyć tego sefira, muszę pokonać strażnika. Co właśnie idę zrobić. Także nie wiem, dlaczego tak. No, ale zobaczymy. W najlepszych cenach. Przewieź mnie na drugi brzeg. Czas to pieniądz. Tak. Jesteś gotowy? Tak. Jestem gotowy, pójdźmy. No, także zaraz zobaczymy, o co tam chodzi. Chyba, że po prostu, nie wiem, zebrałem któryś sefir i po prostu nie zapisałem i zginąłem i on się jakby nie uaktywnił. I trzeba jeszcze raz go aktywować, tam zebrać sefir z tej jaskini czy coś, ale wydaje mi się, że wszystko już miałem. Zaraz zobaczymy zresztą. Czy to zadanie mnie robi wuja, czy o co chodzi? Dobra, to skipujemy. I teraz tak, pokażcie mi mapę. Jak wygląda tutaj sytuacja? Zawalona wieża, obelisk Nechza. No, został tylko obelisk Nechza. A tu jeszcze jest Ketar. Ketar, dobra. Nieważne. Dziennik, notatki. Gdzie to były notatki? Nechza, strażnik wieży. A jaki był ten? Kethar, nie? Zacząłem tylko przyszedł samego siebie. Z jego zapisów wynika, że ostatnią sefirę znajdę przez przypadek, przy okazji na przykład w pieczonym kurczaku. Aha. Dobra, wiem, już wiem, kojarzę już, bo też się zastanawiałem długo nad tym sefirem, co trzeba zrobić. Ale jak się okazało, po prostu trzeba iść z fabułą i tak jak jest napisane, samo wpadnie nam w ręce. Dobra, to co? To jeszcze dzisiaj chyba, znaczy dzisiaj, teraz raczej nie pokonamy tego golema, ponieważ będzie nam brakowało jednego, znaczy golema pokonamy, ale nie otworzymy wieży, bo będzie nam brakowało jednego sefira. Także udajmy się teraz do tych druidów. I zapytajmy na temat wywołania tej burzy. Zobaczcie, jeżeli tu będzie jakoś, nie wiem, piksele widać czy coś, ale niestety nie mogę dać więcej bitrate'u, ponieważ znowu by mi się to strasznie długo wysyłało. Już tak mi się to bardzo, bardzo długo wysyła, taki jeden film. A jeszcze z większym bitrate'em to by to już w ogóle była tragedia. Także no niestety no, nie mogę sobie pozwolić na nic innego, na wyższy bitrate niż w tej chwili. To może kiedyś się zmieni, jak będę mógł jakiś lepszy internet tutaj u siebie zamontować. Dobra, nie wiem, z kim ja tu mam porozmawiać. Mam chyba ze starszym druidem. Ewin tu jest, czy jak się go tam, jak się czyta to. Witaj w gaju druidów, wędrowcze. Witaj. Spokój i harmonia tego miejsca pozwalają mi oczyścić umysł. Przychodzę tutaj zawsze, gdy muszę zebrać myśli. Tu nawet wiedźmin jest mile widziany. Jeszcze słowo o akceptacji mojej odmienności i odnalezieniu domu, którego nigdy nie miałem, a popłaczę się rzewnymi łzami. Nie bądź cyniczny, człowieku. Ujawniasz tylko swoje kompleksy. Zawsze chciałem spotkać elfiego psychoanalityka. Spędziłem wśród was dziesiątki lat i znam ludzi na wylot. Jesteście równie skomplikowani jak konstrukcja cepa. Dziesiątki lat? Jeśli tak długo obcowałeś z ludźmi, upodobniłeś się do nich bardziej niż byś chciał. I kto to mówi? Specjalista od potworów. Widzę, że trudno cię przegadać. Jestem Geralt. Jestem Eivind.
Porozmawiajmy chwilę. Tak. Nie wiem w sumie, o czym mam z nim rozmawiać, no o elfach może. Módlmy się wśród drzew, za zdeptany wrzos, za przelaną krew, za zburzony los. Zgrabnie i celnie. Bywaj. Dobra, nie mam czasu teraz z nim gadać, bo chcę z tym druidem porozmawiać. Dobranoc, Wiedźminie. Jakie dobranoc? Z którym ja druidem mam porozmawiać? Nie jestem istotą nocy. Nie jestem istotą nocy. Przyjdzie rano. Dobranoc. Czy po prostu jest za późno już jest, tak? Muszę medytować, mam nadzieję, że mam krzesiwo. Bo jak nie, no to trochę słabo. Dobra, mam krzesiwo. Do świtu. Wybaczcie za dźwięki Facebooka. Ale znowu nie wyciszyłem telefonu. Dobra. Teraz myślę, że ten starszy druid ze mną porozmawia. Dowiemy się, jak zrobić coś, żeby wywołać burzę. Gdzieś tam jest. Moren. Nie chcę mi się teraz zagadać. Dobra. Słucham cię, wędrowcze. Skoro jesteście druidami, to umiecie panować nad siłami natury, to prawda? Nieprawda. Nie rozkazujemy naturze. Raczej stosujemy się do jej nakazów i żyjemy w narzuconym przez nią rytmie. Niemniej jednak potraficie poskramiać zwierzęta. I na przykład wywoływać burzę. Nie, nie. To znaczy tak, ale niczego nikomu nie narzucamy. Jakby to powiedzieć... Powiem krótko. Potrzebna mi burza. Potężna nawałnica z błyskawicami. Potrafisz ją wywołać? Potrafię, ale jak już mówiłem... Oczywiście zapłacę. Niech to będzie dobrowolna składka na walkę z dewastacją środowiska, zagrożone gatunki i łapówki dla królewskich gajowych. 500 orenów. Uczciwych, nieoberżniętych. To za dużo. Wszystko drożeje, a żyć trzeba, jak mawiała znajoma czarodziejka. Kurczę, no nie wiem, 500? Zgoda. No dobra. Niech będzie 500. Przyjdź, kiedy będziesz gotowy. Oto 500 orenów. Czekam na moją burzę. Taka burza to nie w kij pierdział. Nie jestem jakimś cholernym magiem, który obraża siły natury, próbując ujarzmić burzę przy pomocy swoich śmiesznych postumentów. W takim razie będę wyglądał burzowych chmur. Wiedźminie, domyślam się, co zamierzasz. Na twoim miejscu dobrze bym się przygotował. Nałykał się tych waszych eliksirów, będą ci potrzebne. Wiedźmin bez eliksirów to jakby pół wiedźmina, druidzie. No, ja właśnie ostatnio go posłuchałem, tam zażyłem parę eliksirów, a tak się okazało, że to naprawdę nie ma po co, bo tak naprawdę z tym golemem to nawet miecza nie będziemy musieli wyciągać, żeby z nim walczyć. Zresztą sami zaraz zobaczycie. Dobra, ale od razu, jak widzicie, zaczął padać deszcz i już grzmi, także jest spoko. Teraz tak, musimy zrobić jedną rzecz. Tego golema, do niego musimy dać ten cały odgromnik, który tam nam ten kowal wykuł. W sumie to mogłem zapisać. Zapomniałem zapisać, kurczę. Jak padnę, to będę musiał tam później chodzić jeszcze raz, w sensie od tych druidów chyba. Dobra, spróbujmy po prostu nie zginąć. To by było chyba najlepsze. Dobra, chyba że teraz mogę. Dobra, mogę zapisać, to jest nice. I teraz tak, musimy te pylony całe, bo jak pamiętacie, ja tu ostatnio zginąłem od tych pylonów. I to chodzi o to właśnie, że jak wszystkie trzy uruchomię, to jego porazi, widzicie? I on już ma teraz mniej życia. Jak trzeba z trzy razy, tylko że problem jest w tym, że on musi być jakby w polu tego trójkąta.
No jak on nie będzie w polu tego trójkąta, będzie trochę lipa. Dobra. Jeszcze raz chyba. Spróbujmy to zrobić. Chodź tu, tu chodź, tu. Gdzie ty idziesz? Chodź tu. Tu chodź. No chodź tu. Dobra, mamy to. I on ma ten Sefir jeden, tak? Tak. Ma serce golema, czyli ten składnik alchemiczny, na który tam nam Kalkstein dał recepturę jakąś na eliksir z niego. No i Sefira Nechdza. No, także to mamy. Zapiszmy. I został ten ostatni. Muszę zdobyć jeszcze jedną Sefirę. I tą jedną Sefirę będzie miała jedna osoba. Będzie miała jedna osoba, którą właśnie musimy... My musimy się jakoś dogadać, tak? Co będzie następne? Co będziemy mieli zrobić i tak dalej? Bo w sumie już wam w tej chwili powiem, że tą ostatnią Sefirę będzie miał Raymond. Raymond nam ją da, w sensie ten Azar podszyty pod Raymonda. On nam da tą Sefirę. Tylko po prostu musimy iść do niego i z nim porozmawiać, co trzeba zrobić teraz i tak dalej. Gdzie jest ten kamień? Ja krążę jakoś... dookoła. Aha, i tu jeszcze jest ta roślina, na którą Vincent ma... O właśnie, to jest chyba ta. Na którą Vincent ma... Spróbujmy ją zabić. Zlecenie Vincent ma na nią. Nie wiem, ile życia biorę, ale utopce już idą. Dobra, już miałem życia. Dobra, zabijam je. Ale tutaj ta roślina jedna, Vincent ma na nią zlecenie i trzeba ją wziąć. Dobra, na szczęście zrobiłem zapis zaraz po walce z tym golemem. Więc myślę, że nie ma tak źle. Dobra, spróbujmy iść jakoś tędy, tylko że tu jest strasznie dużo... Ta roślina jest w domu dziadka. To lepiej tam iść. Od tamtej strony, bo tam jest mniej tych utopców i tego innego gówna. Mam jakiś olej. Już nie pamiętam, czy ja robiłem jakieś oleje. Chyba nie robiłem żadnych olejów jeszcze. Muszę w medytacji olej zrobić na zadawane obrażenia. Szybko tylko pojadą i tak dalej. Spróbujmy tam roślinę zabić. Ja tutaj sobie jakoś... zapiszę sobie, powiedzmy, tutaj, żeby jak mnie znowu zabije, żeby nie jechać przez całe te bagna. Jest jakiś sztylet tylko, także nic ciekawego. Dobra, weźmy sobie to. A ciekawe, czy silnym ją mogę bić. Ona mi tak zadaje obrażenia, mimo że ja ją biję. To jest dziwne. To jest bardzo... Czemu ja ją biłem Harwalem? Aha. Czy ja źle kliknąłem? Możliwe, że ja źle kliknąłem. Ja ją biłem Harwalem, goddammit. Dobra, jeszcze raz, srebrny chcę. No to chyba też, no taką roślinę też jest chyba srebrny. A jakby spróbować igni na niej użyć? Zaraz. Znowu mnie zabije pewnie. Dobra, zabijamy. Źle wystartowałem, ale dobra, to jest do zrobienia, bo tak jak mi się wydaje, właśnie to jest ta roślina, której tam mówi Vincent. Że no bagnak ma jakąś roślinę, zlecenie na nią, w sensie za trofeum.
Więc spróbujmy to zrobić. Dobra, no ale ja ją biję, ona mnie tak czy tak zadaje mi obrażenie. Nie, no ja nie wiem czy to... Ale mało życia jej zostało, bardzo mało. Kurczę, ja mam za mało jeszcze DPS. Jak tak patrzę na to, bo... Ona mnie bije, ja ją biję i ona mnie zdąży zabić szybciej. Więc ja za małe obrażenia jej zadaję. Trzeba po prostu się dobrze wgryźć jakby. Dobra, no chciałem jeszcze raz Igni użyć, no ale... Nie, w ogóle ten styl walki mi się nic a nic nie podoba, szczerze. On się strasznie jakoś tak dziwnie przycina, nie wiadomo... Bo to jest tak, jak jest czysta sytuacja, jest wróg, nie atakuje nas, wtedy wszystko fajnie działa. Ale jak wróg nas atakuje, Geralt za bardzo nie wie, co się dzieje. I on wtedy albo się zawiesi i nic nie robi, albo jakieś dziwne inne rzeczy są. I to nie jest fajne, bo na przykład w trójce to... Atakuję wtedy, kiedy klikam, nie? Tutaj niby też tak powinno być, tylko że ja tutaj klikam w odpowiednich momentach, muszę klikać. A tam tak szybko, jak klikam, tak szybko on atakuje i to jest bardzo fajne, nie? To mi się podoba. No dobra, ale ona mnie atakuje cały czas. No, Igni jej daj, Boże, Geralt. Dobra, zabiłem ją. Mogę coś z niej podnieść? Plącze, trofeum, dokładnie o to mi chodziło. Dobra, już wszystko. I teraz taka ciekawostka. Jak w trójce na płotce sobie trofea przywieszał, tutaj sobie na pasie, na tym takim haku przywiesza, jak widzicie, to jest to plącze. Dobra, zapisujemy. Bierzemy... Coś do jedzenia... Żeby trochę się chociaż zregenerowało. I gdzie jest ten obelisk? Tu gdzieś. Muszę tu jakoś iść. Tu jest, dobra, widzę już. Dobra. Ty sobie obchodź jak chcesz, tylko tak, żeby cię nie zabiły. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Dobra, jak teraz wygląda sytuacja? Wieża maga, zawalona wieża. Czyli został ten jeden jeszcze, tak? Obelisk Kethar. W gaju druidów. No dobra. A jak wyglądają questy? Muszę zanieść Vincentowi dowód na zabicie Archespora, dobra. Muszę udać się do północy w okolicy cmentarza i... A, to jest to. Otóż wieża, muszę ten poszukiwany. Tam całe zimy. Zaraz muszę zrobić jeszcze jedną, dobra. To pójdziemy tak, pójdziemy teraz do... Pójdziemy teraz do Wyzimy i porozmawiamy z Raymondem. Zobaczymy co on tam... ten. Tu jest ta wieża w ogóle. Drzwi do wieży, ale to jest na razie pozamykane. Dobra, idźcie utopcy, nie chcę mi się z wami tutaj w ogóle teraz walczyć. Dobra, ciężko do tej wieży trafić, nigdy nie umiem, zawsze się gubię. Dobra. No, także to sobie teraz zrobimy i z tym Raymondem porozmawiamy. Zobaczymy, czy on da nam ten sefir, czy będzie... Bo ja wtedy, jak grałem, to dałem inny wybór. W sensie tam, jak rozmawiałem z nim, to ja powiedziałem, że Kalksztajn... Że to wszystko wina Kalksztajna, nie? Że mamy dowód na to. A teraz powiedziałem, że się nie udało. Skłamałem go.
I nie wiem, jak się potoczy to. Czy on mi da ten kamień, czy teraz będę musiał od kogoś innego ten kamień zdobyć, czy jak to wszystko będzie wyglądało, także nie wiem. Gram drugi raz, ale tak naprawdę troszkę inne wybory i zobaczymy. Co? Przewij czas to pie... Jesteś gotowy? Tak, jestem gotowy. Płyńmy do miasta. Dobra, to sobie pominmy. Dobra, już będzie zaraz 40 minut, więc sobie oddamy tego questa, porozmawiam z Raymondem i kończymy. Ciężka służba. Osobiście nie mam... Chcesz pociwdziać? Spać mi się chce. Dobra, zapiszmy. Żeby nie było żadnych niespodzianek. Idziemy pierwsze do Vincenta, a później dopiero do... Albo w sumie mamy tutaj bliżej ten dom detektywa, to sobie od razu tutaj podejdźmy. Porozmawiać z nim, możliwe, że on jest u góry. Tak, tu jest. Jesteś wreszcie. Ano, jestem. Wiem już wszystko. Kalkstein współpracował z Baraniną. Mam na to niezbite dowody. O co znowu chodzi? Zwabimy ich w zasadzkę. To będzie niebezpieczne. Zbierz sprzęt, przygotuj się. Przyjdź, jak będziesz gotowy. Pomyślimy. Tak? Chciałem spytać o dowódcę Gwardii Królewskiej. Tego twardziela. Widziałem go jakiś czas temu na mieście. Był zajęty kopaniem jakichś pederastów czy innych zboczeńców. Jak to? Tak to. Wszyscy w mieście wiedzą, że dowódca gwardii nienawidzi wszelakich dewiantów. A w szczególności ciot. Rzeczywiście wszyscy wiedzą. Tak? Dostrzegam pewne luki w twoim rozumowaniu. Wiedźminie, nie zrozum mnie źle, ale to nie jest moja pierwsza sprawa. Zbrodnia to mój żywioł. Siedzę w tym bagnie od lat. Znam się na tym, co robię. Ja ci nie podpowiadam, jak zabijać potwory, prawda? Ja radzę sobie z zabijaniem potworów. Zaręczam ci, że poradzę sobie z tym śledztwem. Jestem gotów zająć się Baraniną. Dobrze, dobrze. Musisz zniszczyć zbrojne ramię Salamandry. Zabij go. To nie będzie łatwe, ale spróbuję. Dobra, muszę ostrożnie wybadać detektywa. W ogóle patrzcie na mój medalion, jak drży. Mogę jeszcze z nim porozmawiać? Tak? Mam dobrą wiadomość. Ucieszysz się, Raymondzie. Zabiłeś Baraninę, tak? Nie będzie więcej przeszkadzał, ale dobra wiadomość jest inna. Niebawem dopadniemy Javeda. Wreszcie twoja rodzina zostanie pomszczona. Mam plan. Mogę go poznać? Chciałem to załatwić sam, ale jeśli chcesz mi pomóc... Oczywiście, że chcę. Przecież za to mi płacisz. Poza tym jesteśmy przyjaciółmi. Tak, przyjaciółmi. Dobrze, zróbmy tak. Skoro wybiliśmy już Javedowi kły, pozbywając się Baraniny, teraz zagrajmy na tym, czego pragnie on sam i jego totum facki, Kalkstein. To znaczy? Wykorzystamy starożytne sekrety ukryte w wieży na bagnach. Wiem, jak ją otworzyć. Kalkstein chce posiąść tajemnicę potężnej magii ukryte w wieży. Chciałbym, żebyś coś zrobił. Oczywiście. Jak mogę ci pomóc? Pójdź ze mną na bagna. Kiedy otworzę wieżę, przechowasz dla mnie tajemne księgi. Nie możemy dopuścić, żeby wpadły w ręce Javeda. Możesz na mnie liczyć. Kiedy ruszamy? Teraz. Musimy zdobyć to, co jest ukryte w wieży. Wszystkie notatki i księgi. Użyjemy ich jako przynęty na naszego pana X. Jak konkretnie chcesz ją otworzyć? Mam tu kamień, który jest kluczem do wieży, albo częścią klucza. Tylko zadbaj o to, żeby Kalkstein zainteresował się tą sprawą, tak jak się umawialiśmy. Dobra, czyli mam jednak Sefirę od niego. To spoko, także w następnym odcinku robimy otwieranie wieży i...
I te questy takie główne, nie? Fabularne, czyli to z tą wieżą, że otwieramy wieżę, zobaczymy, co się tam dzieje, te księgi, to wszystko. Dobra, tylko teraz jeszcze tak, jedna sprawa muszę załatwić. Muszę iść do Vincenta i oddać mu to trofeum z tego Archespora. I to będzie wszystko. Dobra, widzę go tu. Tu jest Vincent. O co chodzi, Wiedźminie? Mam dowód, że zabiłem na bagnach Archespora. Dajmy pierwsze to, a później pogadamy o tym Raymondzie. Że też takie szkalactwa łażą po świecie. Oto 400 orenów nagrody. No i pięknie. Wiem, że to Raymond. Co Raymond? To on jest szefem Salamandry. Wierz mi, Wiedźminie, że kto jak kto, ale Raymond ma wystarczająco dużo powodów, by nienawidzić Salamandry. Poza tym ich dowódcą jest Javed. Otóż to. Javed i Raymond to ta sama osoba. Jakiś czas temu Salamandra zamordowała prawdziwego detektywa. Od tamtej pory Javed, ukryty pod magiczną iluzją, swobodnie realizuje swoje cele, korzystając z dobrego imienia Raymonda. Jak do tego doszedłeś? Drogą dedukcji, drogi kapitanie. To najlepszy i niepodważalny instrument śledczego. Zatem Raymond. O, już niedługo pełnia. Będę go miał na oku. Załatwię robotę papierkową, pozwolę na akcje i tym podobne. Trochę to potrwa. Co pełnia ma z tym wspólnego? Zupełnie nic. Zapomnij o tym. Cierpliwości, Wiedźminie. Zamkniemy drania, ale wszystko w swoim czasie. Znasz powiedzenie, chcesz, żeby coś było zrobione dobrze, zrób to sam? Co masz na myśli? Zupełnie nic. Zapomnij o tym. A, byłbym zapomniał. Jeśli to prawda, a coś mnie mówi, że tak, to muszę przyznać, że odwaliłeś kawał dobrej roboty. Dzięki, Geralt. Bywaj. No dobra, także Vincent też wie. 400 orenów. Ile mam teraz orenów w ogóle? Kwipunek. 1400. No dobra. Także co? Kończymy tu i do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie będziemy już robić zakończenie aktu drugiego. Także trzymajcie się. Cześć.